Na Zachodzie ta książka byłaby zakazana. Niepoprawny i bezkompromisowy manifest polityczny Stanisława Michalkiewicza, już teraz na kapital.pl. Witam wszystkich Państwa na kanale pana Stanisława Michalkiewicza. Dzisiaj mamy kolejną rozmowę z gościem, a gościem jest pan Krzysztof Waliński. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień. Ale mam też parę ogłoszeń związanych z funkcjonowaniem kanału, a mianowicie. Serdecznie zachęcamy do wspierania kanału poprzez stronę Bajkowi, gdzie można postawić kawę panu Stanisławowi Michalkiewiczowi. Te pieniądze idą na funkcjonowanie, na rozwój naszego kanału, także serdecznie zachęcam. Druga informacja jest taka, że ukazała się niebawem najnowsza książka pana Stanisława, a mianowicie Myśl o zbrodnie, czyli manifest. Ciemnogrodu. Jest to swego rodzaju taki manifest polityczny pana Stanisława, gdzie co prawda już zbliżają się wybory, różne partie mają różne programy. A pan Stanisław tutaj wyznacza swój, można powiedzieć, program polityczny, który można porównać z programami innych partii. Jest to dość duża dawka informacji związanych też z funkcjonowaniem naszego państwa, z tym, jakie są podatki, jakie powinny być podatki, jaki jest stosunek z pana Stanisława do Unii Europejskiej i przede wszystkim dlaczego. Książka jest dostępna oczywiście na stronie Capital Book. A trzecia informacja jest taka, że jak co roku będziemy na targach książki w Krakowie, gdzie oczywiście Pan Stanisław zawita do nas, na Stoisko Wydawnictwa Kapital. Szczegółowe informacje będą w opisie filmu oraz na mediach społecznościowych związanych z Panem Stanisławem, czyli na społeczności YouTube oraz na Facebooku Pana Stanisława Michalkiewicza. Wszystko macie Państwo w opisie filmu, możecie sobie znaleźć, sprawdzić. I serdecznie zapraszam do udziału właśnie w tych targach. Ale naszym gościem jest pan Krzysztof Baliński, pan ambasador, który jest znawcą polityki zagranicznej, od strony takiej też przede wszystkim empirycznej, czyli był, pracował w środku i zna wiele różnych zagadnień związanych właśnie z tą tematyką. A ostatnio mieliśmy w największą podobną aferę w historii EP. a mianowicie była to afea związana właśnie z wizami, gdzie tam głowy się posypały, opozycja nagle stała się opozycją, która jest antyimigranją. Grancka, co jeszcze rok temu było nie do pomyślenia. Jest dość dużo informacji związanych właśnie z tym tematem i chciałbym najpierw zadać pytanie do pana Krzysztofa, który no, zbadał tą dokładnie sprawę. I panie Krzysztofie, czy to jest największa afera trzeciej RP? No, no na, na pewno pe... nie jest to e, największa afera, a e, w mojej ocenie nie jest to w ogóle żadna afera. Takie incydenty związane z wizami, z handlowaniem wizami, zdarzały się w historii MSZ, III Rzeczypospolitej, bardzo często i bardzo często miały o wiele większy wymiar. Są tylko dwa sposoby na to, by raz na zawsze pozbyć się problemów z pracownikami. Pierwszy sposób to. W tym, w tym wszystkim, w tej całej aferze, jak powiedział Tusk, jak powiedział Marszałek Senatu, największa aferze XXI wieku, właściwie do odnotowania jest tylko jedna rzecz, że sprawa dotyczy MSZ-u, a poprzez MSZ także innego ministerstwa, a mianowicie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ponieważ w mojej ocenie podstawową czy główną rolę w, tych, w tej właśnie aferze, w cudzysłowie, odgrywa, odgrywają ludzie związani z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Wszystkie sprawy związane z wizami, ze sprawami konsularnymi, obsada kadrofa Departamentu Konsularnego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jest to domena Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a konkretnie naszych służb specjalnych, Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Także mówiąc o aferze, to mówmy raczej o aferze, prawda, dotyczącej służb specjalnych. Ulokowanych, umocowanych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. No i y, druga rzecz, która się właśnie y, nasuwa y, w związku z tą y, aferą MSZ-u, to są kadry Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Już Lenin, przecież towarzysz Lenin powiedział, że najważniejsze są kadry. Powtarzał to towarzysz Dzierżyński i wreszcie y, m, też potwierdził Józef Stalin, prawda, że kadry, kadry, przede wszystkim kadry. I jakie mamy kadry w Ministerstwie Spraw Zagranicznych? Najbardziej y, ilustruje to, y, y, to to, że y, na kanwie całej afery y, Zdymisjonowano ministra Piotra Wawrzyka i natychmiast na jego miejsce premier mianował na stanowisko posekretarza stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych pana Jarosława Lindenberga. A kimże jest pan Jarosław Lindenberg? Jest to były redaktor gazety wyborczej. Brat założyciela gazety wyborczej i wreszcie jeden, jeden z pierwszych nabytków Bronisława Geremka do dyplomacji. Bo to Bronisław Geremek ściągnął z gazety wyborczej pana Jarosława Lindeberga do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. A jak wtedy kadry, Ministerstwa Spraw Zagranicznych za Bronisława Geremka były kształtowane według jakich kryteriów? Według kryteriów głównie etnicznych. To znaczy niepolskie pochodzenie, esbestskie przeszkolenie i rekomendacja Michnika. Tak przebiegał nabór do Ministerstwa Spraw Zagranicznych za czasów Bronisława Geremka. I jednym właśnie z rezultatów, owoców, tego naboru jest pan Jarosław Lindenberg, i do dziś można powiedzieć, że kadry te zasadnicze, podstawowe kadry kierownicze Ministerstwa Zagranicznych nie, jeśli chodzi o właśnie to kryterium narodowościowe i kryterium przeszkolenia w służbach specjalnych, nie zmieniły się. Te kadry dominują. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a także i w ministerstwach, innych ministerstwach, które parają się polityką zagraniczną czy dyplomacją. Jak na przykład. Agencja Wywiadu. Jeszcze tutaj chciałbym przypomnieć Państwu, Państwu, że Pan Krzysztof Baliński jest autorem m.in. książki Ministerstwo Spraw Przegranych, jest jeszcze wcześniejsza Ministerstwo Spraw Obcych, gdzie właśnie opisuje tą tematykę. Do, będę miał jeszcze później pytanie do Pana właśnie w sprawie Pana doświadczeń z tego okresu, ale teraz Pan Stanisław jest proszony przeze mnie o właśnie to skomentowanie tej sprawy związanej z tą tak zwaną aferą z imigrantami. Chciałbym sprostowanie małe, dlatego że ta afera nie została nazwana największą aferą III Rzeczypospolitej, tylko Donald Tusk ją nazwał największą aferą XXI wieku. Jak zwykle przesadził. Dlatego, że w XXI wieku wcześniej była inna afera, która ma z tą aferą wizową taki jeden wspólny mianownik, że tamtej też, jak się okazało, później nie było, tak samo jak afery wizowej, mianowicie afera hazardowa. No, żyją jeszcze ludzie, którzy pamiętają, jak pan Zbigniew Chlebowski wytapiał z siebie tłuszcz na oczach całej Polski, jak przestraszony. Premier Tusk wyrzucał z rządu wszystkich łącznie z panem Grzegorzem Schetyną, swoim faworytem, i zapytany o to, dlaczego Grzegorza Schetynę też wyrzuca, powiedział, dlatego, że ma do niego pełne zaufanie. Więc tak mówi człowiek śmiertelnie przerażony. A dlaczego był śmiertelnie przerażony? Dlatego, że naraził się to starym kiejkutom i zaczął tam rząd zaczął. Ujawniać takie nieprzyjemne zakątki, wstydliwe, tak zwane. No i stare kiejkoty się odwinęły i pana premiera Tuska wzięły do galopu. On dostał wtedy szlaban na kandydowanie w wyborach prezydenckich, a bardzo chciał. No, i w ciągu dwóch tygodni ustawa hazardowa została uchwalona. Nie można było wcześniej jej uchwalić przez dwa lata, a to dwa tygodnie. No, i nie wiadomo, jakby się ta sprawa skończyła, gdyby nie nasza złota pani, która załatwiła mu nagrodę imienia Karola Wielkiego. To była taka aluzja, że od tej pory, kto podniesie rękę na Donalda Tuska, to ze mną będzie miał do czynienia. No i Stare kiejkoty, te aluzje natychmiast zrozumiały. Okazało się, że afery hazardowej nie było. Niepotrzebnie w tej sytuacji pan wiceminister Piotr Wawrzyk tak się przejął, bo y, y, powinien pamiętać jako duży chłopczyk, że fundamentem trzeciej Rzeczypospolitej jest taka niepisana konstytucyjna zasada my nie ruszamy waszych wy nie ruszacie naszych jak ktoś o tej zasadzie zapomina to to się czasami kończy tragicznie jak w przypadku pani Barbary Blidy kiedy do mieszkania pani Blidy o 6 rano wkroczyła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pani Blida myślała, że to wszystko naprawdę weszła do łazienki i się zastrzeliła a potem się okazało, że zupełnie niepotrzebnie no i tutaj myślę, że pan Piotr też za bardzo się przejął, a pan minister Rał się nie przejął. Od razu powiedział, że żadnej afery nie było. Co prawda, Komisja Europejska mu chyba nie uwierzyła. Dlatego, że wystosowała wobec Polski ultimatum, takie żądanie, że w ciągu trzech dni ma tu wyjaśnienia, mają być złożone. No i pan minister Raus się znalazł w trudnej sytuacji, dlatego że no już wcześniej powiedział, że afery nie było, a tu ma złożyć wyjaśnienia. No to co zrobił? Schronił się w chorobę dyplomatyczną z powodu koronawirusa. Zawsze mówiłem, że koronawirus jest politycznie wyrobiony, wie, kiedy się srożyć, a kiedy się nie srożyć. No i w tym przypadku się. No jasne, jak pan minister ma koronawirusa, no to musi być izolowany i żadnych wyjaśnień udzielić nie może. W związku z tym Komisja Europejska będzie musiała zaczekać trochę na te wyjaśnienia. Natomiast nie czekając na te wyjaśnienia. Niemcy postanowiły wprowadzić kontrolę na granicach z Polską, bo się okazało, że to przez Polskę te szlaki przemytnicze prowadzą nie przez Lampedusa i tam w Hiszpanię i tak dalej. Do tej pory myśleliśmy, że tam, a tu nie, szlak bałkański i przez Polskę. No i tutaj no takie to są zawirowania, ale yy, może by nic nie było, gdyby nie kampania wyborcza. W kampanii wyborczej. Każdy się musi trochę ponadymać. Rząd się nadyma mocarstwowo, co widzimy, no a opozycja nieprzejednana, nadyma się, że tak powiem, moralniacko. Moralniacko nawet Pan. Marszałek Grocki pryncypialnie skrytykował ten proceder wizowy, co prawda taktownie nie wyjaśnił w tym orędziu do narodu, które, z którym się zwrócił, czy te łapówki były wręczane w kopertach, tak jak te, co on otrzymywał. W każdym razie był oskarżany o to, że otrzymywały właśnie w kopertach, czy też już bez kopert. To tego nie wiemy. My, ale myślę, że jak wreszcie pan minister Rał wyzdrowieje, to się dowiemy i tego. A panie Krzysztofie, bo poruszył pan kwestię związaną z, z tym, jakie osoby pracowały w MSZ-cie. Pan załapał się jeszcze na pana ministra GMK? Nie, no oczywiście. O, przeżyłem, przeżyłem wielu, wielu ministrów spraw zagranicznych trzeciej RP. Ale właśnie e, e, odpowiadając na pana pytanie to właśnie Geremek tak ukształtował Ministerstwo Spraw Zagranicznych, że praktycznie co mieliśmy? Mieliśmy no oczywiście pierwszego ministra spraw zagranicznych takiego prawdziwego ministra nie figuranta jak Skubiszewski, to był syn Rabina. Po Rabinie przyszedł potomek syn oficera NKWD, pan Wołodja Cimosiewicz. Po nim e, e, przyszedł e, e, pan e, Rotfeld, który miał e, trzy e, różne obywatelstwa. Obywatelstwo polskie, szwedzkie i izraelskie. No i e, e, krótko mówiąc, e, żeby nie wymieniać już, e, bo nie ma na to czasu, wszystkich ministrów Rzeczypospolitej, to co mieliśmy? Mieliśmy czterech potomków funkcjonariuszy NKWD, dwóch potomków funkcjonariuszy Komunistycznej Partii Polskiej i wreszcie mieliśmy ministra Radka Sikorskiego o takich troszeczkę kałmuckich rysach. Ale o nieznanym pochodzeniu. Natomiast wiemy, że ministra Radka Sikorskiego wypromował wuj, oficer Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tu w Polsce, a w Londynie pana Radka Sikorskiego wypromował profesor Bauman, który też był. W przeszłości oficerem Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jeżeli do tego dodamy pierwszego premiera tej suwerennej Rzeczypospolitej, którego na stanowisko premiera wypromowała Mazowiecka Gmina Żydowska, a później w jego w ślad zanim przyszedł prawda, syn żołnierza Wehrmachtu. No to mamy pełny obraz, e, e, czy, czy powiedzmy e, e, sku, e, składu etnicznego e, tych właśnie rządzących, e, tych, którzy się parali, e, no, dyplomacją e, e, Rzeczypospolitej. Doróżmy, powie, do, tylko tutaj wyjaśnimy, że przecież e, dyplomacją nie zajmuje się tylko minister spraw zagranicznych, ale także premier, który jest przełożonym ministra spraw zagranicznych, i także prezydent, który jest zgodnie z konstytucją, pierwszym dyplomatą Rzeczypospolitej. Wymieniliśmy ministrów, wymieniliśmy premierów, ale jeszcze do tego towarzystwa trzeba dorzucić bardzo ważną postać, być może już niedługo ministra spraw zagranicznych, a mianowicie pana Ryszarda Sznepfa, który też dopłynął jego rodzina jest przecież jest potomkiem jest synem też oficera zbrodniczej informacji wojskowej. Był za premierem Marcinkiewicza sekretarzem stanu do spraw zagranicznych w kancelarii premiera. A w międzyczasie to znaczy od tego czasu do dziś, czy do, do ewentualnie do dnia, kiedy zostanie ministrem spraw zagranicznych dorabiał sobie w Muzeum Polin oraz w, y, 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 w Synach Przymierza. Prawda? Fundacji Bnajbryz, synowie Przymierza. No, on przez lata był no, By naszym ambas ambasadorem w Stanach Zjednoczonych. No, nie, no, nie tylko był ambasadorem w no. Stanach Zjednoczonych, był ambasadorem w Urugwaju. E, zresztą e, e, tutaj, jeśli chodzi o Urugwaj, to e, m, warto przytoczyć. Ocenę pana Jana Koblańskiego, który w Urugwaju właśnie miał okazję współpracować z panem Ryszardem Sznepfem, który powiedział o MSZ właśnie w oparciu o doświadczenie ze współpracy z panem ambasadorem Sznepfem, ambasadorem Rzeczypospolitej w Urugwaju. To jest jakaś mafia tak powiedział MSZ. Więc no, 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 obraz sytuacji jest niestety tragiczny i ten cały obraz dopełnia niedawna, bo ogłoszona 12 września tego miesiąca września nominacja pana Jarosława Lindelberga na wiceministra spraw zagranicznych i druga informacja, że Pan Lindenberg nie będzie się zajmował tylko wizami, ale także dyplomacją publiczną, czyli obroną dobrego imienia Polski. A Jarosław Lindenberg jest członkiem korporacji Geremka, która dominuje w tej chwili w MSZ-cie, a ta korporacja Geremka jest w głównej mierze odpowiedzialna za złą, zły y, obraz y, 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 Polski w świecie. Że Polska to jest kraj homofobów, y, antysemitów i ludzi, którzy sprzeciwiają się, czy nie lubią imigrantów. Jest taka anegdota związana z panem Krzakleskim jak AWS wygrał wybory i Doszło do wyłonienia nowego rządu. Był na antenie radio Maria. Był telefon od widza. Widz zadał pytanie. Dlaczego Żydzi mają czołowe ministerstwa w rządzie? Na to pan Krzaklewski powiedział, nie czołowe. Panie Stanisławie, moje pytanie jest takie. Jak to się stało, że po 89 roku została, można powiedzieć, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych tak sprywatyzowane przez ekipę Unii Wolności, GMK no, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba przypomnieć, na czym polegała właściwie transformacja ustrojowa, bo jeżeli nie odpowiemy sobie na to pytanie, to będziemy tak trochę błądzić we mgle. Tu pewne wskazówki pan ambasador przed chwilą przekazał, według jakiego klucza to wszystko zostało przeprowadzone, ale dlaczego według tego klucza? Przypomnę kto, w przypadku Polski. Ustalił ramy transformacji ustrojowej dwaj ludzie. To był Daniel Fried z Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych i Władimir Kryczkow, ówczesny szef KGB. Oni. No i nic dziwnego, że pan Daniel Fried który sam ma pierwszorzędne korzenie, no musiał mieć do kogoś zaufanie, a do kogo mógł mieć zaufanie, jak nie do tych osób, które też legitymowały się tymi korzeniami. I to jest wyjaśnienie. Ja bym bardziej się koncentrował, panie Jarosławie, na tym, dlaczego właśnie teraz taka nominacja pana Lindenberga i dlaczego... Dlaczego mówi się, bo takie fałszywe pogłoski krążą na mieście, o prawdopodobnej nominacji pana Ryszarda Schnepfa na ministra spraw zagranicznych. To o, o czym świadczy. To znaczy, że naczelnik państwa Jarosław Kaczyński próbuje tutaj znaleźć się, jeśli wygra wybory oczywiście, w nowej rzeczywistości i próbuje przynajmniej jeden front tutaj załagodzić, żeby tu na tym odcinku miał spokój. Ale załagodzenie tego frontu będzie miało swoją cenę. Nawet swój pogrzeb zaplanowałaś. Mam show, a ja mam kwinterać. Bo jak się skończy wojna na Ukrainie, a jakoś się chyba skończy, to co robi w tej chwili rząd Stanów Zjednoczonych, administracja prezydenta Bidena, to mam wrażenie, że to szuka takiego pretekstu, żeby tę awanturę jakoś zakończyć. W przyszłym roku, kiedy będą wybory prezydenckie w Ameryce, no to wtedy nad nami wisi miecz Damoklesa w postaci ustawy 437. Ona cały czas obowiązuje. Tyle tylko, że na czas. No i myślę, że to jest przygotowanie. Tak to interpretuję, jeżeli tu według tego klucza następuje kompletowanie załogi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, no to jakiś cel to ma. Musi to mieć jakiś cel. i Moim zdaniem taki. Przygotowanie do realizacji ustawy 441. Jakie formy to przybierze, no to jeszcze nie wiemy, może przybrać bardzo dramatyczne, ale to już. Inna sprawa. No bo pan Sznep, to z tego co ja pamiętam, jego wypowiedzi, to jest jako dyplomata, wypowiadał się jako publicyzm, znaczy nie można powiedzieć, jako bezpośrednio dyplom, dyplomata, ale krytykował mocno politykę Prawa i Sprawiedliwości w kwestii właśnie spraw międzynarodowych. Też ty, a propos ustawy 447. Mówiłem o tym, że jakimś, prawda, dziwnym trafem gdy pis utworzył rząd w roku 2005, prawda? A w 2005, kiedy premierem został Marcinkiewicz, prawda? Chyba nie mylę się, prawda? To przecież to, 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 to jakimś zupełnie według jakiejś zupełnie niezrozumiałej logiki, Prezydent Lech Kaczyński mianował na ministra spraw zagranicznych człowieka zupełnie innej opcji politycznej, a mianowicie pana Stefana Mellera, który przecież nie miał nic wspólnego i mało tego, że mianował. Otoczenie prezydenta Kaczyńskiego natychmiast doprowadziło do przecieków w całej prezydenta. Dlaczego prezydent Lech właśnie czegoś takiego odchylał? Otóż chodziło o to, żeby Meller był jakąś taką tamą wobec ogłoszeń i zakusów środowisk żydowskich wobec Polski, która wówczas była kampania oskarżania Pol Polskich Polaków o antysemityzm. To jest raz. Dwa, w tym samym czasie premier Marcinkiewicz, nie premier Marcinkiewicz, tylko Jarosław Kaczyński, zrobił ze Sznepfa sekretarza stanu do spraw zagranicznych w kancelarii prezydenta. Premiera, przepraszam. Po jakiś tam kilku miesięcznych zawirowaniach Sznepf został zwolniony z tego stanowiska. No, może od razu powiedzmy, dlaczego. Dlatego, że publicznie wypowiedział się, że jest za Nord Stream 2. W sytuacji, kiedy prawda, Marcinkiewicz, Kaczyński i tak dalej stanowczo się temu, temu projektowi sprzeciwiali. Sznep odszedł i tego samego dnia na portalu Światowego Kongresu Żydów ukazała się taka notka, że. Która, w której Światowy Kongres Żydów ubolewał, że z rządu odszedł Ryszard Schnepf, który był głównym jakby zwolennikiem i który pracował w rządzie nad ustawą o zwrocie majątków pożydowskich. Tak, 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 to wszystko było. Także tutaj no, no związek z ustawą 447 jest, jest oczywisty. No ja tutaj odpowiadając na to zawieszenie takie pytania pana Ambasadora, pan Stefan Meller. No też korzenie pierwszorzędne, także to jasne. Też e, syn obecnika. Tak tak, 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 i też przeszłość, że tak powiem, rodowód odpowiedni. I też dyplomata. I, i też dyplomata. Także wszystko wszystko tutaj dyrektorii. jest podporządkowane. I. Pewnemu kluczowi. Jeśli chodzi natomiast o ustawę o tej, nie wiem jak to nazwać, realizacji roszczeń, otóż przypominam sobie taki incydent z 1993 roku. Kiedy to świadczy o dalekowzroczności Brońsa Geremka, który wtedy był przewodniczącym Unii Demokratycznej, wchodzącej w skład koalicji rządowej rządu Unia Demokratyczna KLB. Premierem była pani Suchocka. No i pojawił się w Sejmie wniosek o wotum nieufności. Taki Alojzy Pietrzyk z Solidarności złożył ten wniosek i y, ponieważ rząd balansował na granicy większości to unia demokratyczna a konkretnie pan Andrzej Potocki poseł Andrzej Potocki odwiedzał wszystkie kluby i koła żeby skaptować posłów do głosowania za rządem no i między innymi odwiedził koło Unii Polityki Realnej która miała trzech czterech posłów wtedy ja przypadkowo byłem w tym momencie, w tym pokoju, w Sejmie. No i pan Potocki pytał, jakie warunki by Unia Polityki Realnej postawiła, żeby poparli posłowie rząd na, na zajutrz w głosowaniu. Kolega Mikke mówi: Żadnych warunków nie stawiamy, ten rząd jest do chrzanu, i tak dalej. Ale ja mówię, dlaczego nie stawiacie? Postawcie. A jakie? No to ja mówię: dwa warunki, żeby się koalicja rządowa opowiedziała za zmniejszeniem stawki VAT z 22 do 7 i żeby koalicja rządowa poparła ustawę o restytucji mienia, czyli tą reprywatyzacyjną, która była gotowa. No to Korwin-Mikke mówi, dobrze, to takie warunki stawiamy, pan Potocki wyszedł, nie było go pięć godzin, przyszedł i powiedział, że odrzucamy te warunki. No to jak odrzucamy? Następnego dnia było głosowanie, czterech posłów UPR głosowało przeciwko rządowi. Rząd upadł jednym głosem, więc te cztery głosy mogłyby uratować. I Janusz Lewandowski, minister przekształceń własnościowych w tym rządzie, z takim wyrzutem do posła Pruchno-Róblewskiego się zwrócił. No dlaczegoście głosowali przy ich korządowie? A ten mówi: jak to dlaczego? Przecież nie odrzuciliście nasze warunki, to głosowaliśmy przy ich korządowie. A on mówi, jakie warunki? No to ten mu powiedział, że to było do przyjęcia. Okazało się, że profesor Geremek swojego koalicjanta w ogóle nie poinformował o tym. Ja wtedy zrozumiałem, że to jest bardzo dalekowzroczny polityk, bo już wtedy się pojawiła sprawa żydowskich roszczeń majątkowych wobec Polski. Profesor Geremek gotów był poświęcić własny rząd, żeby tylko taka ustawa nie została uchwalona, bo ona byłaby zaporą dla realizowania tych żydowskich roszczeń. Jeśli można, panie radę... dowódca, dorzucić przecież to, że Profesor Bronisław Geremek zwalczał Jana Koblańskiego, i to, że doprowadził do rozbicia polonii amerykańskiej, to wszystko też było w kontekście właśnie Oczywiście. zakusów lobby żydowskiego w Stanach Zjednoczonych. Na e, 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 nasze e, majątki. Ja przypomnę na czym, czym polegało rozbijanie polonii amerykańskiej, bo to jest ważna rzecz, bo to rozbicie polonii amerykańskiej okazało się skuteczne w 100%. procentach. Prawie. Otóż, kiedy Polska miała być przyjmowana do NATO, to w Stanach Zjednoczonych wcale nie było takiej jednolitej opinii co do tego. W związku z tym ówczesny prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, Edward Moskal, pod taką petycją do Kongresu Stanów Zjednoczonych zebrał 9 milionów podpisów. Okazało się, że można Polonię Amerykańską przynajmniej wokół niektórych spraw politycznie zintegrować. I co się stało, kiedy te 9, kiedy on pokazał, że można to zrobić? 9 milionów głosów nikt w Ameryce zlekceważyć nie może, to wykluczone. Rozpoczęła się kampania dyskredytowania Edwarda Muscala na terenie amerykańskim, sterowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie, którym kierował Bronisław Geremek. Dlaczego? No to łatwo było odpowiedzieć. Po co polskie lobby w Stanach Zjednoczonych, kiedy jest żydowskie? No i ta operacja dyskredytowania tego Edwarda Moskala, że antysemita, że to, że tamto, doprowadziła do tego, że prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej przestał być przyjmowany w Białym Domu. Za Alojzego Mazewskiego było to nie do pomyślenia. Było to nie do pomyślenia. A teraz pan z pula też nie jest przyjmowany. Zresztą on już tam, to jest osobna sprawa. I to miało swoje konsekwencje. Bo to przypomnę, bo to jest bardzo ważne. Miało to swoje konsekwencje w roku 2018. Kiedy pod koniec 2017 roku w Senacie pojawił się projekt ustawy 447 i przez aklamację przeszedł, to część Polonii Amerykańskiej podjęła taką rozpaczliwą próbę lobbowania przeciwko tej ustawie. I tam no, poruszone zostały wszystkie możliwe sprężyny, łącznie z kongresem Polonii Amerykańskiej z panem Frankiem Spulą. I została zaplanowana taka konferencja dwudniowa w Waszyngtonie. Pierwszego dnia miały być y, y, przedstawione, zredagowane, że tak powiem, polskie zastrzeżenia do y, tej ustawy, a następnego dnia wszyscy uczestnicy konferencji mieli odwiedzić biura kongresmenów wszystkich na Kapitolu i przekazać im to, żeby oni wiedzieli, o co tutaj chodzi, jakie są polskie zastrzeżenia. Wtedy przyjechał do Stanów Zjednoczonych, kiedy trwały przygotowania do tej konferencji pan wiceminister um, Marek, Magierowski. Marek Magierowski. I od, odbywał rozmowy z wieloma takimi poważnymi osobistościami z kręgów Polonii Amerykańskiej, głównie Kongresu Polonii Amerykańskiej. O czym im tam z nimi rozmawiał, to nie wiem, ale po tych rozmowach. Wiele z tych osobistości wycofało swój udział w tej konferencji w Waszyngtonie. Ona się odbyła, ale już nie miała takiej siły przebicia. W związku z tym, jeszcze potem była taka sytuacja, i to wiem, z, tak, że tak powiem, z pierwszej ręki, że no jednak tam jacyś kongresmeni, bo to ponad 300 kongresmenów dostało te opracowania z polskimi zastrzeżeniami. I dwaj urzędnicy Białego Domu zwrócili się do tych organizatorów konferencji, żeby przedstawili im w takiej bardzo zwięzłej formie polskie zastrzeżenia do tej ustawy. I ci organizatorzy zwrócili się do mnie, że ja im pomógł to w takiej właśnie zwięzłej formie przedstawić. I tak się stało. I oni. To stanowisko przedstawili tym właśnie urzędnikom Białego Domu. Nie wiem, czy to trafiło do prezydenta Trumpa, czy nie, ale wobec tego, że władze polskie, ani pan prezydent, Duda, ani rząd, nie wyrażały w ogóle zainteresowania tą sprawą. Przeciwnie, no, raczej jakby dywersję tutaj rząd w Warszawie zrobił. No to prezydent Trump, który jak wiemy, nie chciał się narazić w żadnej sprawie lobby żydowskiemu, i tak mu to nic nie pomogło, ale nie chciał. Nawet ambasadę przeniósł z Tel Awiwu do Jerozolimy, żeby się im podlizać, ale to mu nic nie dało. Podpisał tę ustawę. Epilog jest taki, że w listopadzie 2018 roku prezydent Duda został przyjęty w Białym Domu, odbył 20-minutową rozmowę w cztery oczy z prezydentem Trumpem, a tego samego wieczoru. W ambasadzie polskiej w Waszyngtonie odbywało się przyjęcie z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. I pan prezydent był na tym przyjęciu. Oczywiście zaraz się takie kółeczko tam wokół niego zrobiło, i któryś z, z tych uczestników zapytał go, czy podczas tej 20-minutowej rozmowy była poruszana sprawa ustawy 460. Wtedy to było aktualne bardzo, bo to w maju podpisał prezydent Trump tę ustawę. Pan prezydent odpowiedział, że nie. No to został zapytany, dlaczego nie? A on powiedział, że dlatego, że strona amerykańska tego nie zaproponowała. Bardzo nieśmiały był pan prezydent w tych kontaktach, więc tak to wygląda. I jak mówię, ze względu na awanturę na Ukrainie, ta sprawa została odsunięta na dalszy plan, ale kiedy awantura, myślę, że w przyszłym roku się zakończy, tak czy owak, to ta sprawa wróci to ta sprawa wróci. No i myślę, że te przygotowania, te roszady personalne w Ministerstwie Spraw Zagranicznych to jest jak gdyby przygrywka do tego, co ma nastąpić. I jeszcze jedna uwaga. Otóż pan ambasador wymienił tutaj pana premiera Marcinkiewicza, który też to był taki awans błyskawiczny, podobny do awansu pani brat skrzydło. Co łączy pana Kazimierza Marcinkiewicza z panią Beatą Szydło, zresztą z innymi też, z prezydentem Bronisławem Komorowskim, z Aleksandrem Kwaśniewskim z, i z innymi wybitnymi postaciami polskiej sceny politycznej, to, że wszyscy oni są absolwentami szkoły liderów przy Departamencie Stanu Stanów Zjednoczonych. To jest taka szkoła, trochę dziwaczna, bo nie można tak przyjść z ulicy i tam się zapisać. Tylko kandydatów do tej szkoły, liderów, wyłuskiwują ambasady amerykańskie w poszczególnych krajach. No i czego się uczą tam ci liderzy w tej szkole? To jest ekspresji z Berbis wyłożone na stronach internetowych ambasady amerykańskiej w Warszawie. Uczą się tam. Jak realizować amerykańskie interesy państwowe, kiedy już zostaną dygnitarzami? Więc to jest ta tajemnica, że tak powiem, rozmaitych awansów w Polsce. I o tym też musimy pamiętać. Tutaj chciałem przypomnieć Państwu, że Pan Krzysztof Baliński napisał książkę. Właśnie Judejczykowie nas podchodzą o Mieniu Pożydowskim w Polsce. Jest to ostatnia książka pana Krzysztofa, gdzie właśnie na temat tego mienia wypowiada się, i to w sposób taki dość szeroki, nawet bym powiedział, że szczegółowy, bo jak dobrze wiemy i pan Stanisław też podkreślił, chwilowo ta sprawa zeszła z głównych tematów związanych właśnie z relacjami polsko-żydowskimi. Ze względu na wojnę na Ukrainie, która, tak jak pan powiedział, musi się wreszcie skończyć. I ostatnie takie pytanie do państwa, do panów, czy w takim razie rzeczywiście wróci temat tego mienia od razu, czy będzie jakiś kolejny temat zastępczy? No nie wiemy tego, ja przynajmniej nie wiem. Natomiast najgorszym wariantem, jaki sobie wyobrażam, najgorszym. Dla Polski. To jest taka sytuacja, że jeżeli wojna na Ukrainie zakończy się zamrożeniem konfliktu, a to jest najbardziej prawdopodobne, no to być może, że gwoli ratowania prezydenta Zeleńskiego, który znajdzie się pod ostrzałem ukraińskim ze strony swoich rywali w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, tam będzie oprócz Witalija Kliczki którego prezydent Zeleński niedawno upokorzył bardzo publicznie. No i przede wszystkim Piotra Poroszenki, który podpisał porozumienia mińskie. I prezydent Zeleński będzie pod ostrzałem. Bardzo możliwe, że Amerykanie będą chcieli jakoś mu tu poprawić sytuację i zaoferować Ukrainie w zamian za utracone 20% terytorium państwowego. Bo to będzie oznaczało zabrażenie konfliktu jakąś rekompensatę. Taka rekompensata może się dokonać kosztem Polski. Tylko wtedy się powie, że tu my Unię zawieramy z Ukrainą, że to jest post Jageloński, wracamy na szlak jageloński i tak dalej. No tak tym będziemy uwodzeni. Bardzo możliwe, że dla skaptowania Niemiec trzeba będzie im dać jakiś prezent, na przykład w postaci zgody na dokończenie procesu zjednoczenia. A na pozostałej części terytorium państwowego Polski to będzie to terytorium, z którego będzie realizowana ustawa 447. To jest najczarniejszy scenariusz, jaki sobie wyobrażam. Być, mam nadzieję, że aż tak źle nie będzie, ale nic dobrego z tego dla Polski nie wyniknie. Zresztą w, w książce Myśl o pan Stanisław wypowiada się na temat polskiej idei mocarstwowej, która jest tutaj bardzo mocno promowana. I teraz pytanie do pana Krzysztofa. Wydaje mi się, że gdy bitny kurz opadnie, w różnej to formie, już to prawda konflikt zostanie zamrożony, już to zostanie podpisane jakieś porozumienie pokojowe z Rosją, oczywiście na warunkach rosyjskich, bo taki w tej chwili jest układ sił. I także dlatego, że wyraźnie Stany Zjednoczone osiągnęły już cele, które stawiały sobie przed wywołaniem tej wojenki. I, i, więc y, y, gdy ten kurs bitewny opadnie, to Polska, w mojej ocenie, będzie najbardziej przegraną stroną tej wojny. Bo po pierwsze, wyjdzie z tej wojny całkowicie rozbrojona, o zdewastowanej gospodarce jeżeli nie gospodarce to o zdewastowanych finansów państwa ponieważ w międzyczasie yy, Zadłużyła się bardzo właśnie, dla, żeby udzielić pomocy Ukraińcom, żeby dokonać zakupów, olbrzymich zakupów broni amerykańskiej. Krótko mówiąc, Polska będzie nie po tej wojnie, nie mocarstwem regionalnym, tak jak to sobie stawiała. Za cel i o czym zresztą nasi politycy i dyplomaci mówili, ale jeżeli będzie jakimś mocarstwem, to co najwyżej mocarstwem humanitarnym, to znaczy tym państwem, które udzieliło i będzie udzielało pomocy humanitarnej Ukraińcom. I w takiej sytuacji także. Partnerzy Polski, to znaczy Komisja Europejska, Niemcy wykorzystają taką sytuację maksymalnie. Na pewno zmuszą Polskę do tego, żeby się zgodziła na federalizację Unii Europejskiej. Mało tego, wydaje mi się, że wymuszą na Morawieckim, żeby to Morawiecki był. W ogóle kierownikiem całej tej operacji federalizacji Unii Europejskiej? Niski garb na ramionach zmniejsza wzrost, wpływa na temperament, ma bardzo duży wpływ na kręgosłup i znacznie zwiększa. Z drugiej strony Niemcy już w tej chwili za przyzwoleniem Stanów Zjednoczonych, bo jest rzeczą oczywistą, że w ostatnich miesiącach nastąpił reset w stosunkach amerykańsko-niemieckich. Że po wizycie Schulza w Stanach Zjednoczonych Schulz dostał zielone światło na to, żeby umeblować Europę po swojemu. To znaczy, żeby sobie dokonał federalizacji Unii Europejskiej, to znaczy, żeby sobie Dokończył budowę projektu Mittel Europy. I w takiej sytuacji Polska, państwo przegrane na wszystkich polach, do, tak, do takiej Polski, do takich władz polskich zwrócą się z ofertą Żydzi, środowiska żydowskie na świecie. Na czym po będzie polegała ta oferta? My was uratujemy, wybawimy z tej trudnej sytuacji. Ale w zamian za to musicie zwrócić majątki pożydowskie. Jeśli można, ja tak sobie tak. wyobrażam taki scenariusz, że właśnie pan ambasador mówił tutaj, że Polska jako mocarstwo humanitarne, to ma również odwrotną stronę medalu. Mamy w tej chwili w, tej chwili w Polsce ponad dwumilionową diasporę ukraińską. Prawdopodobnie po takim czy owakim zakończeniu awantury na Ukrainie ta diaspora się zwiększy, być może o pół miliona, być może nawet więcej. W każdym razie w większości ci ludzie nie mają chyba wobec Polski żadnych złych zamiarów, ale przy takiej ilości, przy takiej skali trzeba zakładać z góry. Że pół procenta, może nawet jeden procent, może być zadaniowanych wywiadowczo, a nawet dywersyjnie. I dla sprawnego wywiadu, a niemiecki wywiad jest sprawny, poderwanie tych ludzi do urządzenia na terenie Polski wołynki, to jest zadanie bardzo łatwe i to będzie taki środek nacisku na Polskę. Dlaczego? Dlatego, że nadal obowiązuje, cały czas obowiązuje ustawa nr 1066, którą prezydent Komorowski podpisał w styczniu 2014 roku. Co ona mówi? Ona przewiduje możliwość udziału formacji zbrojnych obcych państw w uśmierzaniu rozruchów na terenie Rzeczypospolitej. To Polska teraz, Polska już jest rozbrojona, co przyznał pan, Premier Morawiecki, kiedy oświadczył, że Polska już nie będzie dostarczała broni na Ukrainę, Departament Stanu natychmiast zażądał wyjaśnień, co to ma znaczyć. I pan premier Morawiecki następnego dnia wyjaśnił, bo już nie mamy, bo już nie mamy. I to prawda. I to prawda. No więc Polska jest może się okazać wobec takiej operacji, która, znaczy przy pomocy takich operacji, Polska będzie obezwładniona. Polska będzie obezwładniona. No i jeżeli Niemcy zaczną urządzać Europę po swojemu, no to zrobią to, co będą chcieli i tyle. Nawet z dokończeniem procesu zjednoczenia włącznie. Dziękuję panom. Będzie też kolejna część z panem Krzysztofem Walińskim, gdzie będziemy w trójkę rozmawiali na temat teraz bardzo głośnie, a mianowicie film pani Holland, który odbił się szerokim echem w Polsce i za granicą, a będziemy dokładnie rozmawiać na temat morów. Także serdecznie zachęcam do obserwowania kanału pana Stanisława. Michalkiewicza i ja oraz też zachęcam książki, czy to pana Stanisława myśl o zbrodnie, czy pana Krzysztofa między innymi Judejczykowie, bo to też, też jest wcześniejsza książka Polska czy Polin. Także jakby ktoś był zainteresowany pogłębieniem wiedzy na ten temat, no to serdecznie zapraszam. Wspierajcie też nasz kanał poprzez Bajkofi. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia. Już teraz na kapital. .pl.